Zemsta raz. Kto zamawiał? Zemsta raz. Proszę bardzo. O nie. Tylko nie to. Nakaz opuszczenia posesji? To jakiś żart w kiepskim guście. Wcale nie w kiepskim guście i wcale nie żart, chociaż poprawia humor. Oficjalne pismo z samorządu. Chcą wyburzyć naszą kawiarnię i zbudować na jej miejscu... Parking trzypoziomowy. Mamy 30 dni, żeby się wynieść. Nie ma mowy. Czyj to był pomysł? Tato, ktoś chciał cię poznać. Zanim cokolwiek powiecie, bądźcie łaskawi pamiętać, że nie mam czasu ani ochoty na pozbawioną sensu konwersację. Jadę grać w golfa i nie cierpię się spóźniać. Czy to jest jasne? Ale niech pan tylko posłucha, no co panu po takim parkingu? Kawiarnia lepsza. No, można nabić się kawy, poprawić makijaż. Z okien widać pana piękny park. Pochlebstwo na mnie nie działa, decyzja już podjęta. Za 2 tygodnie wjadą tu buldożery. Zacznijcie się pakować. Mój tata to twardziel, co? Miłej depresji. I kto tu wpada w depresję? Czy macie coś do picia dla Wikinga? O, hejka. Krew poproszę. Krew? Tak, jasne, mamy. Macie? Krew? Krew? No oczywiście! Panowie, cały ten park położony jest na miejscu starej osady Wikingów. Poważnie? Wikingowie? No. A co robili w Polsce?